Dzień dobry, nazywam się Martyna Sendek. Zapraszam wszystkich na webinarium organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu Poczytajmy o Migracjach, który jest finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. I dzisiejszym naszym gościem jest pani Liliana Bardziejewska, z którą porozmawiamy o jej książce Kotka, Rima i Obrazki. Mam nawet tą książkę przed sobą. Pani Liliana, jak opisuje siebie na stronie internetowej, to osoba o jednej twarzy i wielu zawodach, żyje z niewolniczej pracy swojego pióra. To mi się bardzo spodobało. Pisze dla radia, dla teatru, prasy, dla wydawnictw i dla własnej przyjemności. To nie jest takie oczywiste wśród pisarzy. Dzień dobry, pani Liliano. Dzień dobry, pani Martyno. Dzień dobry wszystkim uczestnikom naszego spotkania. Tak, witam właśnie serdecznie wszystkich nauczycieli, nauczycielki oraz uczniów i uczennice, bo wiem, że jesteście tutaj przed komputerami. I tutaj jest czat, jak widzicie na dole w tym okienku. Jeżeli jesteście, to zachęcam, żebyście się przywitali, żebyście napisali, skąd nas słyszycie. I bardzo zachęcam, żeby pod koniec naszego dzisiejszego spotkania zadawać pytania, które właśnie na czacie będzie można zapisywać. Ja tutaj już się przywitam. Dobry. Ja też bardzo zapraszam do dialogowania, ponieważ jestem człowiekiem dialogu, tak jak pani Martyna wspomniała, lubię formy i radiowe, i teatralne, a teatr i radio to są formy dialogowania, więc dlatego też bardzo cenię sobie wszystkie czaty. Tutaj właśnie witam klasa piąta ze Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu i Szkoła Podstawowa w Nowej Worze. Witamy serdecznie. Jak ktoś jeszcze jest, to proszę się ujawnić. I 5B ze Szkoły Podstawowej 306 w Warszawie. Witamy. No, spora rozpiętość terytorialna, także cieszymy się. Więc proszę się przedstawiać, a w międzyczasie właśnie pod koniec będą pytania. A zacznę od własnych pytań tutaj. Zamieniam się w słuch. W ubiegłym roku, dokładnie w czerwcu właśnie, przygotowywałam się do programu Poczytajmy o Migracjach, który miał być stworzony właśnie w CEO i natrafiłam na bardzo wiele pozycji literatury dziecięcej i młodzieżowej, które dotykała tematyki migracji i uchodźczej, i w ogóle tematyki uchodźczej. Oczywiście jest wśród nich pani książka Kotka, Rima i Obrazki, ale też i Chłopiec z Lampeduzy, które tak. Czytamy właśnie w Poczytajmy o Migracjach, chyba Nowe Serce czy Wędrówka Nabu, no i też masa książek z literatury zagranicznej. I czy myśli pani, że te książki właśnie wyrosły z takiej potrzeby tłumaczenia młodym odbiorcom tego, co dzieje się po prostu w świecie? Czy z czegoś innego? No ja myślę, że w dużej części tak, znaczy, że tak powiem, taki źródłem tego autorskiego niepokoju na pewno było to, co się jest to, co się dzieje na świecie, bo jest to rzeczywiście sytuacja szczególna. Chociaż no, migracja jako zjawisko istniała od zawsze, w końcu my jako ludy indoeuropejskie też żeśmy przywędrowali z dosyć daleka, tylko tyle, że dużo, dużo wcześniej. Tak jak spojrzeć na historię no, chociażby Europy, ale i świata, to właściwie wszyscy są i wszyscy byli w wiecznej podróży, wiecznej wędrówce. Właściwie nikt nie mało kto się urodził tam, gdzie żyje do dzisiaj. Także to zjawisko migracji jest jak gdyby zjawiskiem normalnym. Z tym, że skala, która w tej się rozgrywa na naszych oczach, trochę nas zaskoczyła. No podejrzewam, że takie skale w historii Europy i świata ich bywały. Tylko tyle, że informacja o tych skalach była mniejsza. No dzisiaj w dobie internetu, telewizji, radia, wszelkich mediów mamy możliwość obserwowania tego jak gdyby na gorąco.
No i rzeczywiście te książki no, mogą mówić o sobie. Ta Kotka Rima powstał z inspiracji właśnie życiem. Z tym, że nie tym życiem, które obserwujemy w filmach, reportażach, dziennikach, o tych tragediach ludzkich, które się rozgrywają na morzach, na niekończących się trasach, w tych koszmarnych obozach, w których ci ludzie muszą mieszkać. Gdyby no, to przyjmowałam do wiadomości z ogromnym smutkiem. No, próbowałam wspierać jakieś organizacje charytatywne, które pomagały migrantom, ale jak gdyby czułam się w pewnym sensie bezradna wobec tego zjawiska. Natomiast bezpośrednim takim impulsem do napisania tej książki była informacja z naszego podwórka. Otóż gdzieś w prasie przeczytałam, że dzieci w szkole podstawowej, gdzieś druga, trzecia klasa, które od przedszkola uczyły się ze swoimi kolegami, czy bawiły się ze swoimi kolegami o różnych odcieniach skóry, o różnych oczach, różnych włosach i to dla nich nie było problemem. Nagle zaczęły odczuwać jakiś dyskomfort, zaczęły czuć pewną obcość. No i potem się zapaliło już ostrzegawcze światełko, że to jest wina nas dorosłych, że coś tutaj popełniamy, jakiś wielki błąd, że te dzieci, które dotychczas fantastycznie jakoś zgrywały się ze swoimi kolegami, nagle zaczęły w stosunku do nich odczuwać nie powiem strach, ale w każdym razie jakieś poczucie właśnie wyobcowania i obcości. I stwierdziłam, że no tutaj w tym momencie już powinnam wkroczyć moje pióro. To niewolnicze, które tak pracuje niewolniczo, też stwierdziło, że tutaj musimy jakoś zareagować. No i zastanawiałam się, jaki odbiorca tutaj byłby najpowiedniejszy. I uznałam, że odbiorca, brzydko to nazwę, słuchajcie, nie, ale tak to troszkę się w nomenklaturze wydawniczej nazywa 6+. 6+, czyli sześciolatki i wyżej. I tutaj stwierdziłam, że my dorośli popełniamy tutaj jakiś wielki błąd. No i w moim małym zakresie chciałabym ten błąd naprawić i właśnie poruszyć ten temat. Ja chciałam właśnie przyznać ten wątek odbiorców. Właśnie dlaczego dzieci powinny według pani słuchać takich opowieści o innych dzieciach, o swoich rówieśnikach, którzy mają doświadczenie dość traumatyczne, bo wojny, i o tym też pani pisze w swojej książce. Więc wydaje mi się, że dzieci powinny, dzieci w ogóle z natury rzeczy chłoną świat wszystkimi zmysłami, i oczami, i uszami, poprzez opowieści rodziców, poprzez to, co oglądają w internecie, w telewizji, poprzez to, co słyszą i to, co się dzieje wokoło. Więc po prostu dzieci mają te same problemy, co mają dorośli, tylko może je przyjmują trochę w mniejszej skali, w mniejszych dawkach, ale też nie zawsze, więc tutaj chciałam zachęcić naszych czytelników, żeby chwilkę zastanowili się. Wiadomo, że wszyscy żyjemy w strasznym biegu, w strasznym napięciu od najmłodszych lat do wieku seniorskiego, ale od czasu do czasu warto się zatrzymać, warto się wsłuchać w to, co się dzieje wokół nas, wsłuchać się w innego człowieka. I tak chciałabym właśnie przy okazji Kota Karima i obrazków zachęcić czytelników, żeby na chwilkę się zatrzymali, żeby pomyśleli, że inność to nie jest obcość, że obcy, tak jak mówi Kot Karima, kiedy spotyka się ze swoimi przyszłymi przyjaciółmi, ale na początku bardzo takimi nieufnymi zwierzętami z podwórka czy z domu, ja nie jestem obcy, ja jestem nowy. To tak jak przychodzi nowy uczeń do zgranej klasy, on też w pewnym sensie troszkę, w pewnej chwili się, w pierwszej chwili czuje się obco, ale on właściwie nie jest obcy, on jest nowy. A nowość to jest kategoria przejściowa. Dziś jesteśmy nowi, a na drugi, trzeci dzień już
rzeczy jesteśmy zgraną paczką. Więc o tym jest ta opowieść właśnie, że poczucie obcości, inności jest właściwie pojęciem względnym, bo o tym również pisałam w książce Zielony Wędrowiec. Zielony na tle czerwonym jest inny, ale zielony na tle zielonym jest już taki sam, więc to poczucie obcości i inności jest właśnie taką kategorią mentalną, którą powinniśmy przepracować, którą każdy z nas powinien przepracować indywidualnie. Właśnie mnie też tak poruszyły te słowa Wisak, czyli kota Karima, że nie jestem obcy, jestem nowy i w ogóle pani książka cała oscyluje wokół tego napięcia obcy, nowy, swój, tutejszy. Na chwilę zginęłam, ale jestem. Tak dopytać jeszcze o te napięcie, że które jest właśnie w tej książce gdzieś pokazane. Gdzieś pani pisze o tych podziałach, które w zasadzie pod koniec już się zacierają, ale na początku faktycznie są. Czy myśli pani, że właśnie wśród dzieci, także takich najmłodszych, te podziały właśnie mają miejsce? Trochę pani o tym powiedziała, że to była taka inspiracja, ale czy myśli pani, że to bardziej wynika po prostu z natury ludzkiej, czy to dorośli wprowadzają takie podziały także wśród dzieci? Więc wydaje mi się, że to niestety z natury dorosłych to wynika, ponieważ dzieci naśladują dorosłych, więc ten jak gdyby te uprzedzenia idą do nich z góry. Dlatego pisząc tę książkę chciałam pokazać różne furtki, którymi można wejść w rzeczywistość i różne formy z relacji z innymi, z tymi z pozoru obcymi, z pozoru innymi, a ta inność może być kategorią właśnie fasonu. Jest nieco inny, więc ciekawy dla nas, więc interesujący, więc warto go poznać. Zanim się kryje za tą innością, się kryje być może fascynująca historia, tylko że trzeba znaleźć furtkę do otwarcia tej historii. A taką furtką jest, myślę, że zrozumienie drugiego człowieka, przyjaźń jaką, czy zainteresowanie, jakiemu oferujemy być może w przyszłości przyjaźń właśnie. I myślę, że właśnie ponieważ młodzi ludzie i dzieci są otwarci bardziej na świat, ponieważ wszystko dla nich jest nowe w gruncie rzeczy. No, dla takiego dwulatka to wszystko jest nowość, co widzi wokoło. No później te nasze, myśmy też byli tacy chłonni i otwarci na wszystko, ufni. A potem życie nas uczy nieufności, ale również i dorośli nas uczyli nieufności. Oczywiście pewne ziarno nieufności w stosunku do wszystkiego, co nas otacza, jest konieczne, bo to jest jak gdyby naszą obroną. Ale również nie możemy z nieufnością przesadzić, bo wtedy zubażamy sami siebie. Tak jak pani mówiła, wspomniała o tym odbiorcy z właśnie sześciolatku, do którego zdecydowałam się zaadresować tę książkę. Tak się zastanawiałam potem, no już mam problem, który chcę poruszyć, mam z adresata wybranego. No i teraz jak wybrać bohatera do zobrazowania tej historii, wiadomo, że z bohaterem młody czytelnik, zwłaszcza dziecięcy, powinien się zaprzyjaźnić. No i zastanawiałam się, z kim dziecko mogłoby się zaprzyjaźnić. Z innym dzieckiem? No owszem, ale tych książek o innych dzieciach, bardziej lub mniej szczęśliwych, nieszczęśliwych, no już są całe biblioteki. Uznałam, że z kolei się nie zainteresuje, nie wiem. Natomiast zwierzątko, i to zwierzątko baby zwierzątko, więc mały kociak, to jest coś, co powinno, za czym dziecko, za takim bohaterem dziecko powinno pójść w moim pojęciu, ponieważ no sama jako dziecko uwielbiałam takie historie bajkowe, bardziej czy mniej bajkowe o zwierzętach.
No i jeszcze tak domyślałam, żeby to był kot nie tylko mały, ale również niezwykły, kot niebieski. I są takie koty, jest taki gatunek kota niebieskiego. No to, to jak gdyby jest też uzasadnieniem, dlaczego ten drugi bohater, czyli Karim, który jest w tle Karima, widzimy tylko oczami kota. Notabene imię kota Bis, to po arabsku znaczy właśnie kot. Stąd to imię, ponieważ no, Bis wyrusza z Damaszku, czyli z Syrii i wędruje wraz z jego mamą, jego babcią przez kolejne etapy straszliwie wyniszczającej wędrówki, aby dotrzeć do Polski. Tutaj troszkę tak prowokacyjnie wybrałam Polskę jako punkt docelowy rodziny Bisa, no bo tak można nazwać rodzinę Karima i Bisa, ponieważ no, w moim pojęciu, znaczy chciałam też odczarować obraz migranta jako żebraka, który sobą nic nie przedstawia. Tutaj rodzice Karima, ojciec Karima jest lekarzem, mama Karima jest z anglistą, nauczycielką języka angielskiego. Babcia jest jakby taką z krynicą mądrości ludowej. Syryjski, czy nawet szerzej, no wiadomo, że wszystkie babcie wszystko wiedzą i są fantastyczne, więc babcia Karima również jest taką no, babcią prawie bajkową. Ale właśnie zależało mi na tym, żeby to była rodzina no taka jak znamy z sąsiedztwa, rodzina, która po prostu znalazła się w trudnej sytuacji. Ale nie jest to żadna patologia społeczna, tylko właśnie tacy ludzie jak my, tylko tyle, że naznaczeni na jakimś strasznym losem wojennym. Chciałam się podpytać, bo właśnie tutaj tymi głównymi bohaterami, tak jak pani powiedziała, to są zwierzęta, czy w takim razie jakoś specjalnie pani, na przykład przygotowując się do pisania tej książki, obserwowała zachowania kota, czy to bardziej już jest no, po prostu pani wyobraźnia? Intuicja autorska. No więc tak po części, tak może wyjaśnimy czy to naszym widzom, którzy nie znają książki, że książka jest napisana dwuwarstwowo, czyli jest ta warstwa współczesna i opowieść współczesna, której bohaterem jest Bis, która się rozgrywa w Polsce, na polskim podwórku, gdzieś w Polsce, w bliżej nieokreślonym miejscu, ale jest to nieduże miasteczko, gdzie Bis wraz z Karimem, jego mamą i babcią mieszkają w niedużym domku, tam znaleźli schronienie nad głową. I Bis na tym podwórku poznaje no, dawnych mieszkańców tego, starych mieszkańców tego, tej okolicy, czyli Mysza Krysza, spotyka z Bociana Patryka, spotyka Muchę z Kluchę, tak, no i chomika Mikmika, który jest chomikiem syryjskim, ale no tutaj znowu jest taka trochę zabawa słowna, a trochę jak gdyby taki element, który powinien nas skłonić do refleksji, że jest chomik syryjski, ale ze sklepu na rogiem. Jakby ta syryjskość tutaj jest wzięta w nawias, ponieważ jest chomikiem polskim, tylko tyle, że nazywa się syryjski. I to jest jedna strona tej opowieści, czyli każdy z rozdziałów to jest jakaś jedna przygoda Bisa na podwórku. Druga warstwa opowieści to jest warstwa wspomnieniowa. Bis za każdym razem, w każdym rozdziale wspomina jeden etap tej strasznej wędrówki, którą przeszedł. Takim elementem to jest jak gdyby taka wycieczka w przeszłość, uczenie nazwane retrospekcją. I te dwa, w każdym rozdziale te dwa plany, te dwie warstwy są dosyć ściśle splecione. Czyli mamy takie kolejne etapy wędrówki, czyli najpierw jest dom
rozdział pierwszy, czyli obraz pierwszy. A jeszcze wyjaśnię, skąd te obrazki w tytule. Ponieważ Karim no, przeżywa wielką traumę, wędrując przez... Ta wędrówka trwa wiele, wiele miesięcy. I kiedy Karim trafia wreszcie do Polski, do jakiegoś takiego wraz z rodziną, do azylu dla uchodźców, tam psycholog próbuje dotrzeć do niego, ponieważ Karim jest takim już zatrzaśniętym dzieckiem po tej traumie wojennej. I psycholog mu radzi, ponieważ Karim nie zna polskiego, żeby rysował to, co przeżył. I w ten sposób Karim jak gdyby się otwiera, każdy z tych rozdziałów siedmiu to jest jeden obrazek Karima. Obrazek Karima, który opisuje określony etap wędrówki, a jednocześnie jest jak gdyby takim materiałem dla Bisa, który może opowiedzieć swoim przyjaciołom na podwórku, swoim zwierzęcym przyjaciołom, co się działo. Więc obrazek pierwszy to jest dom, którego nie ma, czyli to jest wybuch wojny i wędrówka w ciemności, kiedy wszyscy wyruszają, wszyscy razem. A skąd? Oj, coś chyba jest. Przepraszam, obraz mi zginął przez chwilę, bo... się, że nie mamy łączności. Bis wychodzi z tej wędrówki z rozmaitymi traumami. Pierwsza trauma to jest trauma dźwięku, boi się przyjęła śmieciarka, on ją odbiera jako czołg. I tutaj jest ta opowieść właśnie jak retrospektywna, kiedy wkraczają czołgi do miasta i trzeba uciekać. Druga opowieść, droga bez końca, czyli wędrówka przez góry, kiedy trzeba szukać swojego miejsca w tłumie, kiedy trzeba się opłacać przewodnikom, którzy prowadzą właściwie w nieznane, kiedy wszyscy są bardzo przestraszeni. A skąd się bierze ta druga opowieść? To jest z kolei ogień, czyli strach Bisa przed pożarem. Bis widzi kominek domu, coś, co dla nas jest, ma znaczenie na jakiegoś ciepła, przytulności, a on ogień odbiera jako zagrożenie, więc tutaj znowu jakiś taki konflikt powstaje między zwierzętami, bo że bis chce zgasić kominek, bo uważa, że to jest zarzewie pożaru. I później wyjaśnienie, skąd ta jego trauma. Potem mamy opowieść o wielkiej wodzie. I tutaj takim punktem stycznym tej opowieści wspomnieniowej i opowieści współczesnej jest Bocianie Gniazdo. Bocianie Gniazdo w świecie Karima to było miejsce na maszcie, na czubku masztu, z którego widzieli ląd płynąc przez wielką wodę. Natomiast na podwórku Bocianie Gniazdo no to jest też bardzo bezpieczne miejsce, gdzie Bocian wysiaduje swoje małe. Więc tutaj ciągle ta trauma, jak gdyby przetłumaczenie traumy Karima i Bisa na te realia codzienności jest zaskakujące, więc tutaj chciałam się na tym skupić, że to, co nam się wydaje dziwną reakcją, to w kontekście, co się dzieje, co przeżyli nasi bohaterowie, to jest całkowicie normalne. No tak opowiadamy o tych traumach i o tych tragediach, ale w tej książce jest sporo humoru, paradoksalnie. Starałam się, żeby ta część właśnie podwórkowa i bajkowa, która rozgrywa się między zwierzętami, żeby tam było jednak było i sporo nadziei, i sporo humoru, i sporo właśnie możliwości rozmaitych dla bohaterów. No stąd te imiona bohaterów, że chomik, mik, mik, mucha, klucha, mysz, akysz, tak, ponieważ to jest on, no u nas jakoś tak, ponieważ jest ta mysz, więc się kojarzy z rodzajem żeńskim, to jest tymczasem tatuś rodu, myszątek rozmaitych, więc i mysz jest bardzo taki wojowniczy i obronnie nastawiony do swojego gniazda, więc na każdego obcego mówi akysz, stąd jego przydomek mysz akysz.
No jeszcze powiem może o tej części retrospektywnej, że miałam tutaj duży problem, o ile ta część bajkowa, no gdyby, no jestem bajkopisarką, więc to przychodziło mi, że pytała Pani o obserwację. No, u nas w ogrodzie, co prawda, swojego kota nie mam, ale mamy wiele kotów takich wędrownych, które wędrują przez nasz ogród, więc tutaj obserwując je miałam sporo materiału. Z bocianami wiele styczności nie miałam, ale też jakieś filmy, jakieś takie spotkania, przepraszam, spotkania za, no, jednostronne. Z myszą kiedyś miałam styczność, miałam białą myszkę przez 3 dni, ale potem rodzice się zbuntowali i została przekazana następnemu dziecku, ponieważ była to mysz przechodnia, ale miała w ogóle słodkie życie, bo wszystkie dzieci ją rozpieszczały, ale rodzice dosyć szybko się bawali, w związku z tym obeszła cały blok chyba, ale wyglądała na szczęśliwą. No, mucha to każdy z nas zna, więc mucha klucha, no, strasznie wścibska i wszędobylska i strasznie mądra, zawsze najmądrzejsza, więc tutaj chyba ta inspiracja jest oczywista. Więc tyle o tej części bajkowej. Natomiast część retrospektywna była dla mnie bardzo trudną formą, bo się zastanawiałam, jak małemu dziecku opowiedzieć o tych dramach tej strasznej wędrówki. I tak się zastanawiałam właśnie, jaką formę to powinno przybrać. I uznałam, że ponieważ piszę dla małego dziecka, powinny to być krótkie zdania, trochę tak refrenowo powtarzane, jak w piosence, żeby to się jakoś tak łatwiej wchodziło do głowy i łatwiej to zrozumieć. Czyli powtarzane słowa, powtarzane frazy, krótkie zdania i właściwie niewiele w tym przymiotników, raczej rzeczowniki i równoważniki zdań, żeby to było jak najprościej, żeby emocje kryły się pod słowem, żeby nie słowo wyrażało emocje, tylko żeby jakaś rytm zdania, żeby oddawał ten dramat tej wędrówki, to wędrowanie w tłumie, ta powtarzalność, ta niewiedzę, właściwie idą w tłumie, nie wiedzą dokąd idą, ktoś ich prowadzi, nie wiedzą kto, ktoś ich zatrzymuje, nie wiedzą dlaczego, nagle są za drutami, nagle są zamknięci w samochodzie chłodni, nagle są na jakiejś małej łupince na stku, widzą górę, pomarańczowy kamizelek, które gdzieś tam która rośnie na brzegu, ponieważ kolejne te łupinki z migrantami dopływają do tego brzegu, zrzucają te kamizelki. I ta góra, ci, którzy są na morzu, widzą jeszcze tak, nie wiem, czy jest taki obraz, ale tak sobie wyobraziłam właśnie tą rosnącą górę, tych pomarańczowych kamizelek, które już na tym brzegu, to się wydaje bezpiecznym brzegiem, jak rośnie. Więc to wszystko musiałam sobie jakoś wyobrazić i ku mojemu zaskoczeniu te fragmenty właśnie o tej wędrówce przybrały formę rytmizowanej prozy, czego nie planowałam jakby a priori, ale jakoś tak, bo potem sama byłam tym zaskoczona i stało się czymś w rodzaju białego wiersza. Więc też będę, bo zawsze jestem bardzo ciekawa czytelników, jak oni to odbierają, czy ten dramatyzm takiej opowieści prawie beznamiętnej, bo starałam się właśnie, żeby tutaj nie było żadnych takich dookreśleń, że nie ma tu słowa ani dramatyczne, ani tragiczne, ani nic. Są po prostu jak gdyby takie zanotowane, beznamiętne sytuacje, ale właśnie z tymi powtórzeniami, z tymi powtórzeniami zdań, fraz, słów. No i z tych relacji, które miałam
częściej od dorosłych niż od dzieci i samych tych najmłodszych czytelników zwłaszcza, no mam wrażenie, że to jakoś ta temperatura przechodzi przez tą białą kartkę i czytelnicy to jakoś odbierają. Bo muszę powiedzieć, że te fragmenty właśnie retrospektywne, pierwszy raz się z czymś takim spotkałam, że musiałam je, nie mogłam, dopóki nie napiszę całości. Także one były pisane jak gdyby na jednym oddechu, nieraz prawie przez 20 godzin, mimo że to one mają w porywach do półtorej strony, ale nie dawało od siebie odejść. Nawet jeśli mnie coś odrywało, to za chwilę musiałam wrócić to dokończyć, ponieważ byłam jak gdyby no, w takiej gorączce z, no, związanej z tematem, z emocją, nie wiem. Pierwszy raz w życiu coś takiego mi się zdarzyło przy pisaniu, także jeśli to przechodzi gdyby to przeszło na czytelnika, to byłabym szczęśliwa. No właśnie, część z naszych klubowiczów i klubowiczek organizowało już takie zajęcia właśnie na podstawie książek dotyczących migracji. Głównie to na podstawie Chłopca z Lampeduzy, ale też wiem, że niektórzy... To świetna książka, tak. ...inne książki właśnie włączały. A dla części to nasze spotkanie jest takim zaproszeniem, żeby gdzieś sięgnęli do tej tematyki w przyszłym roku. I tak co pani mogłaby właśnie polecić właśnie tym młodym odbiorcom, tym młodym czytelnikom, tym naszym klubowiczom, jakby o czym należy pamiętać w organizowaniu takich zajęć, w czytaniu młodszym dzieciom właśnie takich historii dotyczących migracji i uchodźców po prostu. Co taki właśnie młody władz... Przede wszystkim... Przede wszystkim no, to jest fantastyczna idea, że młodzi spotykają się z jeszcze młodszymi i jest to takie spotkanie, ja myślę, że energetyzujące dla obu stron. Nie ma lepszej właściwie drogi do rozmowy z najmłodszymi niż rozmowa młodych z młodszymi, bo to jak gdyby od najmłodszych też się można sporo nauczyć i właśnie zarazić i energią, i jakąś taką ciekawością życia, ciekawością świata. No przyznam się, że ja mam sporo spotkań autorskich z dziećmi i bardzo lubię z nimi rozmawiać, ponieważ dzieci myślą niestereotypowo. My, dorośli, już wchodzimy w pewne takie szyny, i w pewne już takie udeptane dróżki. A młodzi, a zwłaszcza najmłodsi, biegają przez pole na wszystkie strony. Oni się nie przejmują wydeptanymi dróżkami. Także niekiedy o własnych książkach się dowiaduję więcej od najmłodszych czytelników niż sama bym zaplanowała czy przewidziała. Oni odczytują niekiedy tak fajne sensy, które mnie samą niekiedy zaskakują. Znaczy, jak potem pomyślę, to one rzeczywiście w tej książce są, ale jakoś tak napisane widać nieświadomie, podświadomie. Właśnie gdzieś tam może je pisało to dziecko głęboko ukryte we mnie. No na przykład miałam w zeszłym roku cykl spotkań w paryskich szkołach, w polskich szkołach w Paryżu i pod Paryżem. Jedno z dzieci, tematem był zielony wędrowiec, czyli też historia o inności, o wędrówce przez kolory, a jednocześnie o stosunku do inności, od akceptacji poprzez strach, po odrzucenie. A bohaterem tam jest zielony stworek, który, jedyny zielony, który urodził się w szarej stworii. W szarej stworii, gdzie wszystko jest szare i szare stworki są szczęśliwe, uwielbiają być szare i nawet sobie śpiewają. My jesteśmy cali szarzy, bo nam w szarym jest dobrze. No ale jednemu się przyśnił szary sen i obudził się zielony i wyrusza potem w wielką podróż dookoła świata, żeby dotrzeć do zielonej rzeki i się przejrzeć, no bo szara rzeka w szarej stworii pokazuje mu szare odbicie.
I jedno z dzieci mi zadało pytanie, jakiego nigdy nikt mi nie zadał. No, pani opowiada o tym zielonym stworku, który urodził się w szarej stworze. No dobrze, on jest zielony, ale jaki on jest w środku? No i takie pytanie filozoficzne, jak zada sześciolatek, to naprawdę no, pełny szacunek. Także dlatego lubię spotkania z dziećmi i dlatego zawsze młodych zachęcam do spotkań z dziećmi, bo mogą się wiele dowiedzieć o świecie, a również zetknąć się z takimi pytaniami, które może niegdyś sobie jako dzieci zadawali, ale potem o tym się zapomina, a dzieci nam o tym przypominają. Więc tutaj chylę czoła, że właśnie taką formułę wybraliście na te spotkania młodych z najmłodszymi. Jeszcze bym zachęcała do czego innego, na spotkania młodych i najmłodszych z seniorami. No to też jest, to też są energie, które fantastycznie się dodają. Na przykład w Bielsku Białej jest taki program spotkań właśnie młodych w domach dla seniorów. I te spotkania są kapitalne. Też jest, tyle się młodzi dowiadują o świecie, którego już nie ma niekiedy. Od starszych i tyle starsi się dowiadują od młodych i tak jedni mają przyspieszony kurs dojrzewania, a starsi mają, po prostu młodnieją przy tym, także tutaj wszystko te energie się fantastycznie dodają. Natomiast jeśli chodzi o Karima, ja myślę, że tutaj można by się pokusić o jakieś takie trochę jak gdyby zajęcia teatralne, ponieważ jest tam dużo fajnych bohaterów, których mogą się dzieci wcielić. Można tutaj właśnie podzielić rolę, ktoś może grać rolę bisa, ktoś może grać rolę muchy kruchy. Także tutaj ci zwierzęcy bohaterowie dają sporo możliwości do rozgrywania rozmaitych sytuacji. A ponieważ każdy rozdział jest właściwie taką zamkniętą całością, która troszkę popycha akcję do przodu oczywiście i ta jest to kolejny etap wędrówki, ale w oparciu o każdy rozdział można by właściwie zrobić jakieś takie zajęcia osobne i z humorem, a jednocześnie można by wykorzystać te obrazki, ponieważ te obrazki myślę, że też mogą, dzieci lubią malować, ja też jako dziecko malowałam, a potem dzisiaj już nie umiem, więc bardzo, bardzo z sentymentem wspominam ten okres, kiedy brałam, znaczy czułam potrzebę wzięcia pędzelka czy kredki do ręki. Także myślę, że tutaj możliwości jest sporo, a młodzi pewnie po przeczytaniu książki będą mieli jeszcze więcej pomysłów niż ja. To zachęcam teraz, żebyście zadawali swoje pytania. Tutaj można właśnie na czacie je napisać. Więc jeśli macie jakieś pytania, to napiszcie, ja przeczytam i pani Liliana. Słuchajcie, a jeśli w tej chwili nie macie, czy nie będziecie mieli, czy nie zdążycie zadać pytań, to możecie wejść na moją stronę internetową, tam z po prostu mailem i przysłać pytania. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie. Jeśli ktoś z was na przykład coś pisze, czy próbuje pisać, czy chciałby zapytać o jakieś sprawy warsztatowe, jeśli chodzi o pisanie, to również bardzo, bardzo chętnie na nie odpowiem, czy dzisiaj, czy właśnie mailowo, także spokojnie. Wszystko, na wszystko będzie czas. Internet nas łączy i wiąże. Także świat się zrobił rzeczywiście już nie globalną wioską, ale w ogóle już jedną prawie dzielnicą światową, także spokojnie możemy być w kontakcie. Właśnie nie wiem czemu jakoś mi się zacięło się, czat się zaciął. Tak, nie widzę żadnych pytań, ale spróbuję na drugim komputerze to wszystko zobaczyć. Nie wiem, czy może pani widzi te pytania? Nie, ale zaraz to może. Aha, bo to. Nie widzę żadnych pytań. Właśnie.
już spróbuję się połączyć i bo mnie słychać, rozumiem. Tak, tak, słychać bardzo. Ja słyszę w każdym razie. Dobrze, to już się włącza i mam nadzieję. Aha, już widzę. Jaki cel miało to, że bohaterami książki są zwierzęta? To pani Eliza pyta. No, tak jak wspominałam, ponieważ książka jest adresowana do najmłodszych czytelników, to uznałam, że dzieci chętniej się utożsamią z głównym bohaterem, który jest małym kociakiem, niż kiedy byłoby to dziecko, a zwłaszcza dorosłe. No, poza tym ta część współczesna jest utrzymana troszkę w charakterze bajki. Więc jest to taki rodzaj bajki zwierzęcej, no ale o tym, co nas dotyczy, co nas dotyka, to o tym, co nas otacza. Dobrze, już patrzę, czy... No ja pytań niestety nie widzę. Jeszcze mam takie pytanie. Gdyby ktoś właśnie z naszych młodych tutaj klubowiczów i klubowiczek chciałby zająć się pisaniem, to od czego by pani radziła zacząć? No więc zależy kto ma jaką wrażliwość, bo niektórzy zaczynają od poezji, inni od prozy. Ale ja myślę, że bardzo dobrym takim początkiem jest blog albo pamiętnik. Ja osobiście zaczynam od pamiętnika, czy nawet takich dzienników z podróży, ponieważ z rodzicami sporo jeździliśmy po Polsce i po tutaj bliskiej zagranicy, kiedy byłam dzieckiem. I zawsze opisywałam te, lubiłam opisywać te podróże. Ja myślę, że takie pisanie dla siebie, ponieważ my piszemy raczej dla siebie, bloga piszemy dla innych. Więc ja myślę, że najpierw trzeba by zacząć od pisania dla siebie, żeby troszkę tak wyostrzyć pióro, zobaczyć jak nasza perspektywa widzenia świata, jak się sprawdza właśnie na papierze. Potem może być blog. No a potem już trzeba by się właśnie skupić na tym, co nas interesuje. Ja myślę, że lepiej najpierw zacząć, jeśli mamy skłonność do pisania prozy czy bajki, lepiej zacząć od krótkich form, które wbrew pozorom wcale nie są łatwiejsze, ale z kolei lepiej nas przygotowują warsztatowo do dalszego pisania. Ponieważ jeśli się porwiemy od razu na powieść, to boję się, że tutaj polegniemy przy konstruowaniu bohateru, przy konstruowaniu fabuły, że będziemy pisać tak ze strony na stronę, co tam się dalej dzieje. A powieść musi być zakomponowana, najpierw musi być w naszej głowie całość, tak jak kompozycje, dosyć, jeśli prześledzicie kompozycję Kota Karima, to jest ona, no, ma tak zwaną żelazną konstrukcję, także tutaj jest wszystko się zgadza, czyli jest to połączenie i przy pomocy obrazków jest bardzo tak konsekwentnie prowadzona narracja, czyli te dwa plany, współczesny, bajkowy i ten reportażowo-retrospektywny. I tego musicie się też trzymać w swoim pisaniu, czyli najpierw zbudować sobie pewną konstrukcję opowieści, no nie tylko w głowie, ale w ogóle na papierze ją sobie zapisać, taki konspekt, a potem go wypełniać. Przy czym ten konspekt, powiem wam w tajemnicy, nie powinien być za bardzo szczegółowy, ponieważ wtedy zabijamy frajdę pisania, ale musimy mieć jakieś pojęcie o początku, o środku i o końcu naszej opowieści, bo bez tego się nie da tej opowieści przeprowadzić. Także tutaj no i poza tym, jeśli już myślicie poważnie o pisaniu, no to są rozmaite kursy creative writing. Też warto i internetowe, i takie w realu, więc warto z tego też skorzystać. Tutaj jest pytanie od Natalii z klubu czytelniczego. Tak? Który bohater książki jest pani najbliższy i dlaczego?
Który z bohaterów? No ja myślę, że no, ponieważ Bis jest tym takim katalizatorem wszystkich zdarzeń, to ja myślę, że jednak Bis jest takim bohaterem, za którym ja idę tak bezpośrednio. Ale też bardzo lubię Muchę Kluchę, ponieważ no, jest taką bohaterką bezczelną, poszukującą, ale również i Myszak też jest również taki przekonujący. Ale powiem wam, że Mucha jest na tyle bohaterką przebojową, tak bym to nazwała, że ona przeszła do dwóch innych moich książek. Także już się nie nazywa może Mucha Klucha, ale jest to mucha i ma podobne cechy charakteru, więc coś z tą muchą jest na rzeczy. I jeszcze pytanie. Teraz widzę pytanie od pani Ilony Szamany. Od Ilony, tak. Czy pisze pani... Czy pisze tylko dla dzieci? Piszę, znaczy ten odbiorca dzieciństwa jest dla mnie odbiorcą idealnym, ponieważ mam takie odczucie, że ma niezmierzoną wyobraźnię. A z takimi ludźmi o niezmierzonej wyobraźni jakoś więcej łatwiej mi się rozmawia zawsze, czy to w realu, czy też na kartach książki. Ale ponieważ no, takie zamknięcie się w obszarze dziecięcym bywa niebezpieczne, ponieważ można troszkę mieć skrzywioną perspektywę świata, więc od czasu do czasu piszę inne rzeczy. No, oprócz tego, że piszę bajki, książki dla dzieci, sztuki dla dzieci, słuchowiska dla dzieci, piszę również recenzje teatralne i książkowe i te są już adresowane do dorosłych. I nie zawsze dotyczą te recenzje obszaru literatury dziecięcej. Zajmuję się również teatrem lalek. A teatr lalek adresowany jest i do dzieci, i do młodych, i do dorosłych. Także można w formie teatru lalek obejrzeć spektakle absolutnie dla dorosłych, a nawet zabronione dla dzieci, a nawet młodzieży. Także tutaj, słuchajcie, was uczulam, obszar zabroniony zawsze bardzo, bardzo ciągnie, prawda? Także zaglądajcie do teatru lalek, bo tam rzeczywiście to też jest obszar fantastycznych eksploracji artystycznych i do budowy nas samych. Także piszę również dla dorosłych, mam kilka słuchowisk adresowanych do odbiorców dorosłych. No a to moje pisanie, no to właściwie tak wyssałam z mlekiem ojca, mogę powiedzieć, ponieważ mój ojciec jest dramaturgiem, prozaikiem, autorem 40 książek i słuchajcie, 150 słuchowisk radiowych. Także jak robiłam dokumentację, to własnym oczom nie wierzyłam. Także po prostu no, nie mogło być inaczej. Ja musiałam również zacząć pisać. Zresztą jak jako dziecko 3-4-letnie widziałam, że moi rodzice, ponieważ mama również się zajmuje literaturą, zjadali śniadanie i brali się do pisania. No to co ja robiłam jako 3-latka, też brałam się do pisania. No oczywiście to moje pisanie to było czysto umowne, ale wydawało mi się, że wszyscy dorośli na całym świecie zjadają śniadanie i piszą. No więc nie miałam wielkiego wyboru. Tu jeszcze jest pytanie od Dominiki z klubu czytelniczego z Warszawy. Czy trudno jest pisać o tematyce migracji? Czy to jest dla pani trudne zadanie? No, to było tak, że ja właśnie nie mogłam nie napisać o tym. Tak jak wspomniałam, że ta informacja o dzieciach, które zaczynają mieć problem z kolegami o innym odcieniu skóry czy innym kolorze włosów, to dla mnie było jakieś takie światełko alarmowe, że ja po prostu nie mogłam tutaj pozostać obojętna. Także no, pisać jest trudno, ponieważ jest to temat bardzo spalający. Przyznam się, że ja tę książkę pisałam przez 2,5 miesiąca i właściwie nic innego nie byłam w stanie robić. Także jest to duża, duża taka dawka energii, którą trzeba temu poświęcić.
Ale no miałam poczucie, że muszę to zrobić i robiłam to rzeczywiście z pasją, z sercem. No i bardzo bym chciała, żeby to było jakoś, znaczy, tak mam nadzieję, że to jest odczuwalne w tej książce. To jeszcze właśnie Amelka z tego samego klubu. Właśnie pisząc tą książkę, czy pani przeprowadzała jakieś rozmowy z osobami, które musiały uciec ze swojego kraju? Czy spotkała pani po prostu uchodźców? Nie, z uchodźcami bezpośrednio się nie spotkałam, ale oglądałam dużo reportaży, czytałam dużo materiałów o tych wędrówkach i o tych no, traumach, które ci ludzie przeżywali. Jedyne, co konsultowałam, to była sprawa językowa, ponieważ tam w ostatnim rozdziale jest kilka słów arabskich, a zależało mi na tym, żeby to były słowa z obszaru Damaszku, ponieważ ten arabski, no wiadomo, że w każdym z krajów się nieco różni, nawet na obszarze jednego kraju ma rozmaite odcienie, więc tutaj mnie konsultowali Syryjczycy, którzy mieszkają w Poznaniu. Z tym, że mieszkają tutaj od lat, to nie są uchodźcy, pracują na Uniwersytecie w Poznaniu, więc to jest jak gdyby różnica oczywiście. No właśnie, jeszcze pytanie, czy z kimś pani współpracowała przy pisaniu tej książki? Mówiła pani właśnie o tych Syryjczykach, ale czy ktoś... Tak, to była konsultacja tylko językowa. Nie, to całkowicie polegało na swoim researchu, tak powiem, swojej wyobraźni i swojej wrażliwości. No i tak miałam nadzieję, że moja wrażliwość i wrażliwość niektórych czytelników się spotkają i że tutaj będzie jakaś wymiana myśli, emocji i inspiracji. Widzę, że już nie ma więcej pytań. Tak jeszcze się przejrzę. Ona wszystkie odpowiedziała pani. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję. Zachęcam właśnie do kontaktu. Tam w czacie też umieściłam link do strony internetowej pani Liliany. Więc jakby ktoś chciał, to zapraszam, żeby odwiedzić, napisać, podzielić się, tak jak pani Liliana wspominała. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim klubom za pracę w tym roku. Zapraszam na przyszły rok do programu Poczytajmy. Będziemy już niedługo rekrutować, więc zachęcam. No i też polecajcie właśnie innym, żeby ten temat dość ważny właśnie migracji, żeby coraz więcej osób o tym rozmawiało, czytało książkę. Zachęcam tych, którzy nie sięgnęli jeszcze raz do Kota Karima i obrazków, a także do innych książek. Więc bardzo serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pani Martyno za perfekcyjne prowadzenie. Dziękuję wszystkim uczestnikom i za pytania, i za obecność, którą czuję jakoś tak, te fluidy do mnie dochodzą. No i do nowych spotkań czy na kartach książki, czy gdzieś w jakiejś przestrzeni realnej, czy nierealnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.